Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych gości na dzisiejszy wernisaż otwierający nietypową wystawę zatytułowaną Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapłan i patron Solidarności. Koniec miesiąca października i początek miesiąca listopada w tym roku to 40. rocznica męczeńskiej śmierci i pogrzebu księdza Jerzego Popiełuszki, który zginął tutaj na Tamie we Włocławku. Bardzo się cieszę, że wraz z Instytutem Dziedzictwa Solidarności z Gdańska mogę Państwa zaprosić na wystawę edukacyjną poświęconą właśnie tej wielkiej postaci, błogosławionemu księdzu Jerzemu. Pragnę bardzo serdecznie powitać w naszym gronie przedstawicieli Instytutu Dziedzictwa Solidarności z Gdańska, pana Łukasza Mierzejewskiego, specjalistę do spraw edukacji historycznej. Pan Łukasz jest inicjatorem i pomysłodawcą wystawy, żeby odbyła się tutaj w naszym mieście we Włocławku. Bardzo serdecznie witam również pana doktora Mateusza Ichnatowicza, który wygłosił do nas okolicznościowy wykład. Witam wszystkich, którzy przyczynili się do tego, żeby wystawa dzisiaj mogła zostać tutaj przywieziona, przygotowana i jest eksponowana w murach naszego muzeum. Mam nadzieję, że będą Państwo mogli dzięki naszemu dzisiejszemu spotkaniu jeszcze przybliżyć sobie tę postać, jeszcze lepiej ją poznać i jeszcze mocniej się na niej wzorować. Witam również pana Janusza Demiczyńskiego, radnego naszego miasta, który po panu Łukaszu będzie mógł też zabrać głos. Oddaję głos teraz panu Łukaszowi z Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Jak ksiądz powiedział, jestem inicjatorem tej wystawy i zaraz Państwu powiem, skąd się to wzięło, że jestem inicjatorem tej wystawy. Uporządkowałem sobie te myśli, bo to bardziej takie moje emocjonalne spojrzenie na te czasy historyczne, więc tylko krótko, dosłownie, zanim pan Mateusz uporządkuje kwestie historyczne o księdzu Popiełuszce jako kapelanie Solidarności, ja dosłownie kilka słów o tych moich przeżyciach osobistych z tym związanych. Ze wspomnień tragicznej śmierci księdza Jerzego z 1984 roku mam tylko wrażenie, taki dziecięcy slajd, jakąś atmosferę przygnębienia. Nie wiedziałem wtedy, co tak do końca się wydarzyło, ale z jakichś szczególnych rozmów rodziców w tamtych październikowych dniach, z ich przygnębienia na wieści o odnalezieniu zwłok księdza tuż pod Włocławską Tamą, wyczuwałem po dziecięcemu po prostu, że wydarzyło się coś niedobrego. Musiało to być tym bardziej dojmujące dla rodziców, właśnie dlatego, że wydarzyło się niedaleko nas. Tama Włocławska leży stosunkowo blisko osiedla Kazimierza Wielkiego. A że mogłem coś takiego zapamiętać jako czteroletnie dziecko, przypomina mi jeszcze jedno dramatyczne wydarzenie, które na Włocławek spadło kilka miesięcy wcześniej. W kwietniu 1984 roku spłonął na moim osiedlu, budowany wtedy także wysiłkiem parafian, Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego. I choć wydarzyło się to, gdy jeszcze nie skończyłem 4 lat, to zapamiętałem dobrze te buchające kłęby ognia i dymu, które widziałem z balkonu naszego mieszkania. Przypomniało mi to w tym roku publikowane w internecie w związku z 40. rocznicą tego pożaru zdjęcia. Ludzie dokumentowali ten pożar, wyciągając swoje analogowe wtedy jeszcze aparaty. Zobaczyłem te zdjęcia teraz i od razu stanęły mi przed oczami tamte chwile. Pamiętamy zazwyczaj okoliczności, w których się znaleźliśmy, kiedy wydarzyło się coś ważnego bądź dramatycznego. Później był rok 1991 i wizyta Jana Pawła II we Włocławku, gdzie wspominał on o kujawskiej ziemi męczenników, gdzie mogłem wraz z rodzicami słuchać tych słów papieża Polaka na lotnisku w Kruszynie. Papież mówił wtedy do nas, Włocławian i Włocławianek wolnej już Polski. Ale mam też jeszcze jeden symbol. Moją szkołę podstawową numer 2, zbudowaną w latach 80. na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Otóż ta szkoła nosiła w tamtych latach imię bojowników o utrwalenie władzy ludowej. Kto zainteresowany może sobie w internecie znaleźć taką tarczę z takim właśnie zapisem. No i cóż, można powiedzieć, że ksiądz Jerzy zginął właśnie z rąk kilku gorliwych utrwalaczy tamtych władz. Z początkiem lat 90. szkoła szybko przestała nosić taką nazwę. Za to Włocławski Szpital, gdzie również się urodziłem, przyjął za patrona księdza Jerzego Popiełuszka. Taka symboliczna zmiana.
Tak więc, kiedy w mojej pracy dowiedziałem się, że przygotowywana jest wystawa o księdzu Jerzym, stąd tutaj to, że jestem inicjatorem, pomyślałem, że trzeba pokazać ją w moim rodzinnym Włocławku. Właśnie z tych wszystkich powodów, o których powiedziałem powyżej. Szanowni Państwo, kościół, który wtedy spłonął, został odbudowany. Ponownie wysiłkiem parafian. Swój skromny udział w jego odbudowie miał również mój ojciec, który tak jak wielu mieszkańców osiedla, z potrzeby serca zgłosił się do odbudowy, nosił wtedy cegły. Już kilka lat po tym pożarze, jeszcze w surowych murach kościoła, ja i moi rówieśnicy przyjmowaliśmy pierwszą komunię świętą. Szkole nie patronują już bojownicy utrwalenia władzy ludowej, tylko krótka nazwa polskich olimpijczyków, a szpital, tak jak wspomniałem, nosi imię księdza Jerzego Popiełuszki. To wszystko pokazuje, ile dobra, mimo wszystko, dało się wyprowadzić z tego zła, które się wtedy wydarzyło. W myśl zawołania księdza Jerzego, zło dobrem zwycięży. I mam nadzieję, że Państwo również w naszej wystawie jak najwięcej tego dobra dostrzegą, wezmą, przyjmą. Na koniec chciałbym serdecznie podziękować panu dyrektorowi Instytutu Dziedzictwa Solidarności, panu Mateuszowi Smolanie, za to, że podjął decyzję o prezentacji wystawy w Włocławku. Dziękuję autorce pani Ewie Rogaleskiej oraz panu Mateuszowi Ignatowiczowi za ogrom pracy, który także włożył w przygotowanie katalogu i samej wystawy. Dziękuję naszemu pracownikowi, który jest również tutaj, panu Robertowi Bereszce, za wszelką pomoc techniczną. To on tą wystawę tutaj składał, montował. Dziękuję również księdzu doktorowi Zbigniewowi Łukasikowi za współpracę i umożliwienie prezentacji we Włocławskim Muzeum Diecezjanów. Bardzo dziękuję. W imieniu Solidarności Regionu Toruńsko-Włocławskiego i również Komisji Krajowej, bo przez 25 lat byłem członkiem Komisji Krajowej, a Instytut Dziedzictwa Solidarności to tak można powiedzieć kolokwialnie dziecko Komisji Krajowej Solidarności, bo to jest instytucja powołana właśnie do tego, by krzewić pamięć, kulturę i tradycje pierwszego wolnego związku zawodowego, jakim jest Solidarność w tej części Europy. I Solidarność, mówiąc również kolokwialnie, przyniosła wolność nie tylko Polsce, ale również krajom tak zwanej Republik Ludowych, które były zależne od Związku Sowieckiego. I dalej ten powiew wolności poszedł również w kierunku całego świata. Cieszę się i myślę, że będę wyrazicielem, żeby podziękować w imieniu całego społeczeństwa Włocławka za to, że Instytut Dziedzictwa Solidarności tą wystawę przygotował. Pan Łukasz Mierzejewski, który jest mieszkańcem, był mieszkańcem naszego miasta. Bardzo się cieszę, że właśnie odezwał się i ta wystawa jest tutaj w Muzeum Diecezjalnym eksponowana. Dziękuję również księdzu dyrektorowi Łukasikowi za to, że umożliwił nam już drugą taką wystawę, bo pierwsza wystawa, którą Instytut Pamięci Narodowej pokazał, była na Placu Wolności, miała charakter takiej wystawy plenerowej. Tutaj ta wystawa jest nieco inna, ale myślę, że postać księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności i patrona również Solidarności, bo chcę powiedzieć, że dzięki staraniom Komisji Krajowej Solidarności, poprzez to, że przyjęliśmy uchwałę Zjazdu Krajowego i potem przez kilka lat czyniliśmy starania w Stolicy Apostolskiej, by takiego patrona papież oficjalnie ustanowił od 2014 roku. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko jest oficjalnym patronem Związku Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, z czego jesteśmy niezmiernie dumni. Myślę, że ta wystawa jest bardzo interesująca. Ja dziękuję wszystkim, dziękuję również panu doktorowi Mateuszowi Ignatowiczowi i myślę, że teraz przyjdzie już czas, żebyśmy posłuchali słowa wstępnego, a potem zapoznali się z tymi pięknymi zdjęciami, jak również opisami życia i pracy księdza Jerzego. Dziękuję bardzo. Bardzo miło, że mogę tutaj przyjść w tę mowę pierwszy raz. To będzie raczej krótkie wprowadzenie, nie chcę Państwa męczyć, bo
wystawa jest interesująca, więc sama w sobie. Może tak zacznę w temacie Solidarności, jak było z księdzem Jerzym w ogóle, bo pierwotnie ta wystawa miała dotyczyć czystego zaangażowania Popiełuszki w Solidarność, więc miało być dużo czerwieni, bieli i takich kolorów solidarnościowych. One są oczywiście, ale dzięki wkładowi raczej mojemu późniejszemu. Bo pierwotnie ta wystawa składała się ze ścian tekstu przysłanym przez autorkę. A ja jako recenzent i koordynator musiałem z tego uporządkowania zrobić takie coś ładnego, co tutaj widzimy. Bo generalnie tego się nie dało czytać ani oglądać, bo pani przysłała 101 zdjęć, z tego tutaj na wystawie jest 41. Z czego jeszcze parę dodałem, z wolnego biegu tak zwanego, bo na Wikipedii też są ładne zdjęcia. Zresztą pewne zdjęcia, które myśmy zastosowali, są pochodzenia prywatnego, więc są ciekawsze niż te, które bywają w obiegu publicznym. To może zacznę od tego, że ksiądz Jerzy Popiełuszko został bestialsko zamordowany w 1984 roku przez funkcjonariuszy Wydziału Pierwszego Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jak wiemy, Departament IV zajmował się inwigilacją kościoła, ogólnie męczeniem duchownych na wiele sposobów, a jak bestialsko został zamordowany, to możemy zobaczyć na jednym z tylnych zdjęć. Mamy takie duńskie zdjęcie księdza Jerzego Popiełuszki. Do dzisiaj można się zastanawiać, dlaczego tak bestialsko. W czasie sierpniowych strajków, w niedzielę 31 sierpnia 80 roku, odprawił mszę świętą polową dla strajkujących robotników Huty Warszawa, którzy uczynili go honorowym członkiem NZ Solidarność. I właściwie, jak widzieliśmy na różnych filmach poświęconych Popiełuszce, właśnie ta bliskość z robotnikami, hutnikami, stała się elementem takim przewodnim życia księdza Jerzego. Że był po prostu blisko ludzi i właściwie im służył całym życiem do końca. Następnie celebrował też msze święte podczas strajku studentów Wyższej Szkoły Pożarnictwa między 24 a 25 listopada 81. Kilka tygodni przed wprowadzeniem stanu wojennego. Tutaj też będziemy elementy stanu wojennego widzieli. To zdjęcie z tej mszy też będziemy tam widzieli. Zawiera nasza wystawa to zdjęcie. Po 13 grudnia 81 współorganizował Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Rodzinom. Był obserwatorem procesów politycznych, celebransem mszy świętych za ojczyznę między 82 a 84, podczas której głosił patriotyczne kazania. Prowadził uroczystości pogrzebowe zamordowanego przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej Grzegorza Przemyka w 83 oraz zainicjował pielgrzymki robotników Huty Warszawa na Jasną Górę, przekształcone później w całoroczną ogólnopolską pielgrzymkę ludzi pracy. Mamy tutaj z tyłu katalog wystawy dotyczącej tej pielgrzymki. Można sobie pobrać, jest bezpłatny dla wszystkich uczestników, na pewno starczy. Za odprawianie mszy świętych za ojczyznę w kościele świętego Stanisława Kostki w Warszawie, gromadzących od kilku do kilkudziesięciu tysięcy ludzi, był przez władze prześladowany i nękany pogróżkami, anonimami, pułami zamachu, kampanią oszczerstw rzecznika rządu Jerzego Kupana, włamaniami, odrzucaniem amunicji. Wrzucono mu też ładunek wybuchowy do mieszkania. Niszczono samochód. Postawiono go w stan oskarżenia za nadużywanie wolności sumienia w 83 i 13-krotnie przesłuchiwano. Zamknięto nawet w areszcie w 83. A został uwolniony w wyniku starań hierarchii Kościoła rzymskokatolickiego. To jest w ogóle ciekawy wątek z tą hierarchią, bo w sumie wypadałby z badania, jaki był stosunek w ogóle do działalności księdza Jerzego hierarchii. Zresztą na samym koniec zacytuję pewien wycinek z jego notatek. Ostatnią mszę świętą odprawił 19 października 1984 w kościele Polskich Braci Męczenników Bydgoszczy. Zresztą będziemy widzieli też tą ostatnią mszę tutaj na wystawie. I teraz, gdy wracał z tej mszy do Warszawy,
został właśnie zamordowany bestialsko przez funkcjonariusza SB. No i właściwie można na tym by skończyć, ale jeszcze mamy parę tablic upamiętniających kult świętego i jeszcze błogosławionego wyżenia świętego. Teraz ostatecznie proces kanonizacyjny troszeczkę się zachęcił, więc mamy nadzieję, że go troszeczkę ożywimy. Bo trochę się czeka na to, żeby został święty. Za smutno swoje przyjosowa świętego Pawła złoto bym zwycięża z Rzymian 12:21. Jego pogrzeb stał się ogromną manifestacją wolności, solidarności i godności ludzkiej. Fragmenty tej manifestacji wolności można widzieć na naszej tablicy. Wzięło w tej manifestacji, w pogrzebie właściwie, 600 tysięcy ludzi do 1 miliona osób. No, dokładnie nie wiadomo, bo są różne statystyki, władza co innego, materiały solidarnościowe co innego. Tak jak było przedtem mówione, w 2014 Stolica Apostolska ustanowiła błogosławionego księdza Popiełuszkę patronem Solidarności Związku Zawodowego. Teraz może pewne cytaty z wypowiedzi o Solidarności, jakie ksiądz Jerzy głosił. I tak. Solidarność umożliwiła zrzucanie maski obłudy, bardziej niż o chleb powszedni, wołała o godność pracy ludzkiej, o prawo do takich warunków pracy, by ludzkie siły za szybko nie słabły, by człowiek nie był przedwcześnie wyniszczony. Solidarność bardziej niż o chleb powszedni wołała o sprawiedliwość. Solidarność w krótkim czasie rozrosła się jak olbrzymie drzewo. W czasie Solidarności udowodniono, że nożą do przebudowy społeczno-gospodarczej wcale nie trzeba zbawiać z Bogiem. Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat. Na drugi dzień pojechałem z kwiatami do arcybiskupa Dąbrowskiego podziękować mu za wstawiennictwo. Przyjął mnie serdecznie. W kurii wydział katechetyczny przyjął mnie z kwiatami. Zresztą bardzo lubił kwiaty. Tutaj też można to zostrzec. Wezwał mnie biskup Romaniu. Pojechałem do seminarium i tam spotkałem przy furcie księdza prymasa. Weszliśmy do pokoiku. To, co usłyszałem, przeszło moje najgorsze przeczucia. To prawda, że ksiądz prymas mógł być zdenerwowany, bo wiele kosztował woli spisanej do Jaruzelskiego w mojej sprawie. Ale zarzuty mi postawione zwaliły mnie z nóg. SB na przesłuchaniu szanowała mnie bardziej. Nie jest to oskarżenie, jest to ból, który uważam za łaskę Bożą do lepszego oczyszczenia się i przyczynek do większych owoców mojej pracy. Nie wchodzę w szczegóły tej rozmowy. Najbardziej zawolały zarzuty, że położyłem duszpasterstwo służby zdrowia, któremu przecież serce i duszę oddawałem od 5 lat. To właśnie jest ciekawe zagadnienie. Przydałoby się przywołać jakieś badania, czy rzeczywiście położył, czy nie położył. W związku z tym zarzutem napisałem list do moich przełożonych, księdza biskupa Miziołka i księdza Króla, którzy na tym odcinku moją pracę znają doskonale. Boże, jak wielkie doświadczenie mi dajesz, ale jednocześnie dajesz mi tyle sił i ludzkiej życzliwości. Jeszcze przed świętami wezwano Małgosię Z. Szantażowano ją i zmuszano do współpracy. Wezwano VAT. No generalnie interesował się także innymi, bo znany był z tego, że był normalnym księdzem i pełnił swoje duszpasterskie role, tak jak mu nakazywało powołanie. I spełnił swoją rolę kapłana do końca.